dlaczego pan nie wspomniał o pushbackach ani słowem? Dlaczego pan nie powiedział młodzieży o tym, żeby rzucać się ludzi przez druty za granicę na Białoruś? Generał Straży Granicznej, jeżeli pan nie słyszy w tym wykładzie ani słowa o pushbackach, ani słowa o ofiarach śmiertelnych, które właśnie przez te pushbacki się pojawiły też po naszej stronie granicy, to jak pan to odbiera? To, co ja sądzę prywatnie, chowam w kieszeni, kiedy pełnię funkcję dziekana. Przecież to jest zbrodnia, to co się dzieje. Warto wskazać również na swego rodzaju granicę między światem akademickim a życiem społecznym, ale granica to także realna granica, a któż wie więcej o przekraczaniu granic i konfliktach niż historycy. W ostatnich latach zacieśniamy współpracę z instytucjami zewnętrznymi, także tak, przedstawiciele służb mundurowych, ponieważ uznajemy, że jest to wartość istotna dla naszych studentów, tak samo jak ten wykład inauguracyjny, który za chwilę. Zapraszam pana generała Andrzeja Kubaszka do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego współczesnej migracji jako wyzwanie. Szanowni Państwo, to zaszczyt dla mnie i dla całej formacji, którą reprezentuję, że w tak zacnej okazji, jaką jest inauguracja nowego roku akademickiego, będę mógł Państwa zainteresować pewnymi rzeczami, które mają charakter strategiczny we współczesnym świecie. I skoncentrujemy się tutaj na elementach strategicznych i na tych elementach zasadniczych, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne. Rozpoczynając wykład o migracji, należy jakby skonkludować jednym zagadnieniem. Migracja ma w swojej istocie wiele pozytywnych elementów. Są określone uwarunkowania jednak, które pozwalają na to, żeby ta migracja miała charakter właściwy i żeby wszystkie procesy migracyjne pozwalały na rozwój społeczeństw i rozwój państw. Otóż te elementy, które są uwarunkowaniem tego, czego dotyczą zjawiska migracji, żeby ta migracja miała charakter właściwego szlaku, to jest jakby usystematyzowanie i uregulowanie kwestii migracyjnych. Jakie to są wyzwania, jeżeli chodzi o migrację nieuregulowaną? Po pierwsze, oczywiście wyzwania dla ochrony granicy państwa, bo w ten sposób, jeżeli się migracja odbywa, odbywa się to poza systemem wjazdowym tego państwa, czyli poza przejściami granicznymi na tak zwanym odcinku granicy zielonej. Kolejne wyzwania dla migracji nieuregulowanej to jest wyzwanie dla ludności pogranicza. Ludności pogranicza, która żyje w małych społecznościach przygranicznych. Olbrzymie
ilości spontanicznie, w sposób nieuregulowany napływających ludzi, w sposób naturalny zaburzają ekosystemy tych społeczności lokalnych. Kolejnym wyzwaniem migracji nieuregulowanej to są ryzyka dla samych migrantów, którzy wybrali właśnie ten sposób migracji w sposób nieuregulowany. To jest ryzyko dla ich zdrowia, ryzyko dla ich życia i ryzyka również związane z elementami uzależnienia się od tych, którzy taką podróż w sposób nieuregulowany tym osobom zorganizowały. Są poddani ryzyku handlu ludzi w zakresie pracy przymusowej, bo muszą odpłacić element, który zainwestowali na podróż w charakterze nieuregulowanym, żeby się dostać do Europy, czy między innymi niektórzy z nich do Stanów Zjednoczonych. I potem po tej migracji są skazani na czarną strefę poprzez odpracowanie tego, poprzez pracę przymusową. Praca przymusowa i handel ludźmi w celach prostytucji. To jest jeden z elementów, który jest kolejnym ryzykiem, jeżeli chodzi o zjawisko nieuregulowanej migracji. Oczywiście są kolejne wyzwania jak zjawiska powszechnych zagrożeń porządku publicznego w danym państwie. Ci migranci chcą się przedostać do kraju docelowego jak najszybciej i będąc niewidzialny dla władz krajów tranzytowych. Ucieczki, pościgi, zagrożenia dla ruchu drogowego. To jest wszystko to, co niestety wiąże się również z charakterem nieuregulowanej migracji. Daleka północ Europy. Sytuacja, kiedy na granicy rosyjsko-norweskiej 7 lat temu pojawiło się kilka tysięcy nieuregulowanych migrantów na rowerach, bo tylko takie przejście miało charakter reżimu przekraczania na rowerach i wszyscy zostali przez odpowiednie władze rosyjskie zaopatrzeni w rowery i nagle na przejściu granicznym, gdzie w zasadzie ten ruch był ograniczony do kilku osób dziennie, pojawiały się kilka tysięcy osób codziennie. Czyli ten element nacisku poprzez używanie nieuregulowanej migracji ma charakter też coraz częstszy. Konkluzja. Z czego biorą się migracje o charakterze nieuregulowanym? Czy biorą się z elementu sytuacji w krajach pochodzenia jako podstawowej przyczyny tych migracji nieuregulowanych, czy biorą się z różnic ekonomicznych, jakie powstają między krajami tak zwanego południa, a krajami tak zwanej północy? Reasumując, migracje nieuregulowane stwarzają olbrzymie ryzyka, olbrzymie zagrożenie dla samych nielegalnych migrantów. Migracje nieuregulowane we współczesnej Europie i we współczesnym świecie głównie powodowane są zjawiskami ekonomicznymi, dywersyfikacji ekonomicznej między krajami południa a północy, a nie sytuacją związaną z poszukiwaniem ochrony. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w uroczystości. Życzymy udanego, inspirującego roku akademickiego studentom. Dziękuję Państwu za przybycie. Dlaczego Pan nie wspomniał o pushbackach ani słowem? Dlaczego Pan nie powiedział młodzieży o tym, żeby rzucać ludzi przez druty za granicę na Białoruś? To jest manipulacja. To jest manipulacja. Młodzieżą. Słuchał pan dokładnie. Dlaczego tego, Pan nie co powiedział mówiłem? O wrzucaniu ludzi za granicę? Wie Pan, jak wygląda odstawienie do linii granicy? Panu gratuluję, generałowi. I jak to wygląda? Panie generale, jak wygląda odstawienie do linii granicy ludzi? Umówimy się na konkretne spotkanie. Pan wtedy się od roku się Pani umawia. Dlaczego, a nigdy nie dlaczego nie wyrzucacie ludzi w lesie? Pana widzę, więc dlaczego? Trudno jest powiedzieć, że żeśmy Pan się ukrywa za twarzami swoich rzeczniczek. Kiedy Pan będzie dostępny? Kiedy mogę się z Panem umówić na rozmowę? Zapraszam proszę o kontakt z podlaskim oddziałem, z rzecznikiem i będziemy się... Trzymam za słowo. Jeżeli Pan słucha tego wykładu, widzi Pan ludzi ze zdjęciami, ludzi z lasu, z ludźmi, którzy są ofiarami pushbacków, wywózek. I Pan nie reaguje. I młodzież słucha wykładu generała ze Straży Granicznej, który ani słowem nie zająknął się... Pan się spodziewał, że on to powie?
to się zgadza. Jak pan to odbiera, że nie skomentował tego, co najbardziej boli, czyli wyrzucanie ludzi za granicę przez las? To znaczy, nie wchodźmy w to. Jeśli mogę prosić, bo ja nie jestem od tego, żeby to oceniać. Znaczy jest pan, to było, pan był gospodarzem. Jak pan to ocenia? Jestem sterkiem, który zajmuje się starożytnością. No i jak pan to ocenia? Jestem kierownikiem jednostki. Tłumaczę was, z czego wynikała decyzja. Jeżeli pan nie słyszy w tym wykładzie ani słowa o pushbackach, ani słowa o ofiarach śmiertelnych, które właśnie przez te pushbacki się pojawiły też po naszej stronie granicy, to jak pan to odbiera? Jak pan to odbiera, że ten człowiek ma bezpośrednią styczność z pana studentami, którzy nie słyszą pełnej historii, nawet dwóch, trzech zdań na ten temat? Dobrze, teraz mogę? Proszę. To ja państwu zabroniłem wejść i przeszkadzałem w umieszczeniu plakatów, banerów pokazujących drugą stronę. Ja pytam pana o wykład. To, co ja sądzę prywatnie, chowam w kieszeni, kiedy pełnię funkcję dziekana. Jako dziekan muszę dbać o studentów, pracowników i... Ja właśnie o to pytam. Tutaj daję pole do dyskusji, ale w inny sposób niż pan oczekuje. To się nie musi stać przecież w ten sam sposób, który pan zakłada, że tu wybrzmi od razu, że jest ta strona humanitarna. Powiedziałem o tym świadomie z mównicy. Ona jest. Będziemy o niej ze studentami. Zapowiedzieliśmy to troszeczkę. Wydaje mi się, że nie jest tak, że pozwoliliśmy na indoktrynację. Jest to jedna wielka manipulacja, jest to skandal. Publiczna uczelnia, która z założenia nie powinna zajmować żadnej strony, zaprasza człowieka z odpowiednią legitymacją partyjną do wygłoszenia odpowiednich treści. Nie zgadzamy się na to bezprawie, które jest w tej chwili uznawane w Polsce za prawo. To bezprawie to jest łamanie traktatów międzynarodowych, to jest łamanie konstytucji, brak ochrony dla potrzebujących, brak ochrony dzieci przede wszystkim. Dzieci są wyrzucane na bagno. Dzieci są wyrzucane przez druty do innego państwa. Są rozdzielane z rodziną. Przecież to jest zbrodnia, to co się dzieje. A ten generał mówi, że on dba w ten sposób o rodziny i o imigrantów. No to jest skandal. To jest naprawdę skandal.